Macie czasami takie momenty, które was tak po prostu całkowicie bez powodu wybijają z rytmu? Na pewno wiecie, tak, jakieś konkretne bodźce lub dźwięki, cokolwiek co nikomu innemu nie wydaje się sprawiać problemu, ale tylko was wybija z rytmu. Bo tak, chyba można takie coś nazwać przewrażliwienia. Mam takich kilka i zastanawiałem się ostatnio, czy są może jakieś osoby, które je podzielają, albo czy tylko ja tak mam, więc no. To są moje top 3 przewrażliwienia. Zapraszam, jak masz coś podobnego, pisz w komentarzu. Numer 1. Otwarte okno. Ogólnie to tak z 99% osób, jakie znam, nie ma z tym żadnego problemu, ale ja jestem wyczulony na to do zenitu. Nie dam rady ani trochę się skupić nad czymś, jak siedzę przy biurku, a niedaleko mnie jest otwarte okno. I wieje na mnie wiatr. Zazwyczaj najbardziej mi to przeszkadza w zimie. Jak wchodzę do klasy, gdzie przy prawie zerowej temperaturze komuś potrafi być jeszcze gorąco, to wtedy powietrze oczywiście jest jakieś kilka razy chłodniejsze i każde dmuchnięcie wprawia mnie w przeświadczenie, że jeszcze chwila i się rozchoruję. Ale z jakiegoś powodu mi to przyniosło się ogólnie na wszystkie pory roku i nieważne czy zimno, czy ciepło, to i tak nie daje mi to spokoju. Od pierwszej oznaki wiatru z każdym pojedynczym powiewem coraz ciężej jest wytrzymać, bo zamiast robić jakąś matmę czy cokolwiek, to co chwilę mnie to rozprasza, aż w końcu się poddam i się przesiądę, albo poproszę o zamknięcie okna, czego nie lubię robić, bo jak tylko mi to przeszkadza, to nie chcę za bardzo narzucać swoich odczuć. Na szczęście w domu mogę bezterminowo mieć zamknięte okna i nie przejmować się jakimiś denerwującymi podmuchami wiatru, bezterminowo, czyli aż mama wejdzie do pokoju i będę zmuszony go przewietrzyć. Więc no teraz czas na numer dwa bodźce dentystyczne. Rzadko kiedy mam jakieś problemy z myciem zębów, ale za każdym razem muszę się do tego lekko przymusić, bo jak tylko zaczynam przykładać szczoteczkę do moich ust, to na moich plecach czuję ogromne dreszcze i na moim ciele pojawia się gęsia skórka. To samo mam cały czas podczas samego mycia zębów i nawet jak oglądam reklamę pasty do zębów albo za bardzo pomyślę o jakichś dentystycznych rzeczach, to od razu się czuję jak taka postać kreskówkowa, co się trzęsie i w ogóle kiedy się czegoś boi. I to jest totalnie randomowe. Nie mam pojęcia, czemu tak na to reaguję. Nawet jak pisałem... Ten skrypto miałem ciarki. I ostatni, numer 3. Słuchawki. Jak siedzę sobie w autobusie i chcę sobie czegoś posłuchać na słuchawkach, to zanim cokolwiek włączę, na początku ustawiam głośność. Powoli kliknięcie po kliknięciu bocznego przycisku odliczam, ile potrzeba, żeby dojść do poziomu około 40-50%. I ja tego nie przekraczam. Nieważne, że wszystko klekocze w tym autobusie, jest taki hałas, że nic nie słychać. To nic. Jak tylko słucham głośniej, to moje samopoczucie tego nie wytrzymuje i przeżywam, że ja ogólnie to zaraz ogłuchnę i tym podobne. Kiedyś mnie to nie przejmowało, ale potem coś tam usłyszałem, że trzeba na to uważać, więc zacząłem to bardzo kontrolować, no i tak wyszło. Jeszcze często jak się głośność różni między kilkoma podcastami czy piosenkami, to muszę tak balansować te głośności co chwilę, żeby było tak samo mniej więcej, więc no... To były moje top 3 przewrażliwienia. Mam jeszcze dwa wyróżnienia: tak dodatkowo, numer jeden dźwięk zrywania taśmy, slash odrywania rzepów, moje uszy bardzo od tego bolą. I numer dwa, tykanie zegara. Tak na ogół to mi to nie przeszkadza, ale jak tylko go usłyszę, gdy próbuję się skupić nad czymś albo zasnąć, to nic z tego mi się nie uda i będę słyszał, I myślał tylko o tym nieznośnym tykaniu. No, i to koniec wyróżnień. Więc no, to na tyle, jak mówiłem, dajcie znać w komentarzach, czy macie może podobnie jak ja. A jak nie, to napiszcie o własnych przebrażliwieniach. Do zobaczenia.